and welcome to. Witam na Lykonet Internet Sensation 2021. Wydanie styczniowe na żywo z naszego studia tutaj w Austrii. Nadajemy program na cały świat i kiedy mówię świat, to znaczy naprawdę świat, ponad 50 krajów. Jak się tam macie? Tak normalnie rozległby się wielki krzyk z sali czy stadionu, gdzie się spotykamy. To jest wspaniała rzecz, taka bezpośrednia reakcja z waszej strony. W ten sposób upewniam się, że jesteście w dobrym nastroju, ponieważ my na pewno jesteśmy. I mam nadzieję, że wszyscy mieli bardzo udany start bieżącego roku i wykorzystali i wykorzystują nadal wszystkie możliwości, które życie nam daje. Powiemy więcej o jednej z takich możliwości. Oczywiście później powiemy, o co chodzi w naszym biznesie, niezależnie od tego, czy słyszysz to po raz pierwszy, czy brałeś udział w poprzednich edycjach naszego programu, zależy nam na obecności was wszystkich. Oprócz tego wysłuchamy również tego, co mają do powiedzenia najważniejsze osoby w tej firmie, jak również zaproszeni goście, którzy opowiedzą o swoich historiach sukcesu i o swoich doświadczeniach. I po to, żeby zadbać, żeby wszyscy we wszystkich ponad 50 krajach w pełni zrozumieli, mamy prowadzone na bieżąco tłumaczenie na 26 języków, więc nie ma żadnej wymówki typu nie rozumiem, nie wiem, o co chodzi. Muszę również podkreślić, że bardzo się cieszymy z każdych zdjęć czy fragmentów filmowych, które nam przysyłacie. Proszę je przekazywać nam poprzez media społecznościowe typu Facebook, Internet czy Instagram. Prosimy je opatrywać hashtagiem Internet Sensation, Lykonet Internet Sensation. To nam bardzo pomoże do nich dotrzeć. Teraz chciałbym zaprosić dwóch panów, którzy tak naprawdę wszystkim kierują i znają tę branżę lepiej niż ktokolwiek inny. Z jednej strony CEO Lykonet International, Mario Capoon. Dziękuję, Chris. Witam cię, Mario. A z drugiej strony proszę o przywitanie założyciela Lykonetu, Huberta Fajdla. Oto Hubert, witam, cześć, jak się masz? Panowie, ależ elegancja. Wyglądacie wspaniale. Ty także. I również to studio jest doskonale urządzone, więc wiem, że przed nami wspaniały show. Teraz wiem, że macie parę rzeczy do podzielenia. Oddaję wam głos. Witam wszystkich na naszej internet Lykonet Sensation 2021. Witam ciebie, Hubert. Mamy wspaniałą imprezę dla was w zanadrzu i bardzo się z tego cieszę. Ja także, ponieważ to, co dla was przygotowaliśmy dzisiaj, to jest nie do wiary. Mówiliśmy wcześniej o Lykonecie i My World. Mamy całkiem nowy program zachęt, którego nikt nie oczekuje. Zanim do tego przejdziemy, pomówmy o biznesie. Co jeżeli mógłbyś skorzystać w sporym stopniu z każdych zakupów dokonywanych przez każdego, niezależnie od tego, ile masz lat, czy chcesz pracować w dużym wymiarze godzin, czy w niewielkim. Oczywiście twój dochód zależy od codziennych zakupów. Jedyne, co trzeba robić, to mówić o produktach i usługach i za dokonywanie tych zakupów otrzymujemy wynagrodzenie i również otrzymujemy wynagrodzenie za zakupy dokonywane przez tysiące innych ludzi. Spójrzmy na to z bliska. Czy wiesz, że miliardy euro są wydawane codziennie na promocję usług i towarów na całym świecie? Tu w Lykonecie ty możesz na tym wymiernie skorzystać. Lykonet to Global Marketing Agency, która z powodzeniem działa już w ponad 50 krajach i już naprowadziła ponad 500 000 ludzi na drogę sukcesu. Dzięki naszej wspaniałej współpracy między Lykonetem i My World stwarzamy
wyjątkowe możliwości odniesienia korzyści z każdego przypadku sprzedaży i zakupów. Jest to bardzo prosta sprawa. Należy jedynie mówić o towarach i usługach, które są do kupienia i już płyną zyski. Możecie mówić o tym do grona freelancerów, którzy by się chcieli przyłączyć, jak i placówek handlowych, jak i zakupowiczów. Ile można na tym zarobić? 500 euro miesięcznie, 5 tysięcy czy 50 tysięcy miesięcznie. Zależy to od ciebie. Im większą sprzedaż wygenerujesz, tym większe będą twoje zyski. Wobec tego możliwości nie mają granic. My zapewnimy wam w zamian za wasze zaangażowanie gamę narzędzi, instrumentów, które was naprowadzą na drogę do sukcesu. Ile ci to będzie kosztować? Absolutnie nic. Więc dlaczego się ociągasz? Zabieraj się do pracy już teraz, za darmo, z Lykonetem. Lykonet. My czynimy ludzi sukcesu. To niesamowite partnerstwo My World. To jest naprawdę wielka przyjemność, bo My World to jest najlepszy program typu Benefit Program na całym świecie, który łączy nas z partnerami online i partnerami w rzeczywistości tradycyjnej. Uzyskujemy punkty typu cashback i shopping points, ale najważniejsze jest to, że istnieją w naszej sieci również placówki handlowe, którym zależy na zwiększenie swoich obrotów i grona swoich klientów. Tak jak Mario pokazał swój film, ja przygotowuję również swój i oto on. Co jeżeli z każdego przypadku zakupów płynęłyby dla ciebie wymierne korzyści finansowe? Dzięki My World i jego sieci globalnych zakupów możesz na tym skorzystać. Jest dostępny w ponad 50 krajach dzięki zaangażowaniu wielu, wielu partnerów i milionów zadowolonych klientów, którzy korzystają z tych zakupów codziennie. Ale to nie wszystko. Przyłączają się do nas wielkie placówki handlowe, średnie i całkiem niewielkie, które postanawiają skorzystać z tego, co mamy do zaoferowania. Na przykład z niesamowitego, wyjątkowego programu Biała Etykieta, jak również z korzyści płynących z naszej współpracy z drużynami sportowymi. Jak na tym skorzystać? Jest to bardzo proste. Nie ma znaczenia, czy kochasz robić zakupy, czy musisz robić zakupy. Tak czy inaczej korzystasz, zdobywasz punkty. Niezależnie od tego, czy coś kupujesz, czy jesz kolację, czy tankujesz benzynę do samochodu, zarabiasz cashback i shopping points. I to jest zaledwie początek, a prawdziwy skarb to My World Shopping Lounge. I tutaj kluczem, który otwiera drzwi, są shopping points. Tu zaoszczędzisz jeszcze więcej. Im więcej masz shopping points, tym więcej oszczędzasz. Więc przyłącz się do naszej społeczności ludzi robiących zakupy i korzystających na tym. Witamy w My World, w naszym świecie. Właśnie dlatego scaliliśmy wszystkie platformy. Cashback i My World to jest jedna platforma. I tam krok po kroku się dowiecie wspólnie z waszymi klientami, jak można ze współpracy z nami skorzystać. My World oferuje wspaniałe rzeczy, jak widzieliście, i klientom, i placówkom handlowym. Ale każdy oczywiście zadaje sobie pytanie, jak zarabiać pieniądze. Nasz biznes opiera się o codzienne spożycie, a to spożycie jest elementem naszego codziennego życia. Im więcej zakupów, tym więcej zysków. Ale to nie wszystko. Mamy również niesamowity program nagród i premii, który wiąże się z dochodzeniem na każdy nowy szczebel rozwoju kariery. Spójrzmy teraz z bliska na nasz program wynagrodzeń. Pomówmy o pieniądzach. W Lykonecie masz możliwość zarabiania premii na każdej sprzedaży, którą wygenerujesz ty albo cała twoja organizacja. Każda sprzedaż, której jesteś źródłem ty i twoja organizacja, to dodaje shopping points i shopping points plus dla marketerów i shopping points plus na wasze premie
jest to marketing bonus i później dochód w całej karierze. Ty dostajesz 1% od wszystkich zakupów robionych przez twoich bezpośrednich klientów i samego ciebie. A co jeżeli chodzi o punkty do kariery? Oczywiście im więcej punktów Shopping Points Plus zgromadzi twoja organizacja, wtedy rośnie twój dochód całej kariery i dzięki temu łatwo możesz przeskoczyć od poziomu około 500 euro miesięcznie do jakichś nawet 50 tysięcy, ale to nie wszystko. Mamy również niesamowity program nagród, który wiąże się z dojściem na kolejne szczeble kariery. Od naprawdę niesamowitych seminariów, które poszerzają wiedzę jeszcze bardziej, do wycieczek, które zapewniają rozrywkę najwyższej jakości. Ale najwięcej satysfakcji daje nam budowanie szkół w tych zakątkach świata, gdzie są najbardziej potrzebne. Dzięki nam setki, tysiące dzieci trafiły do szkół. Największy zaszczyt spotyka nas wtedy, kiedy szkoła taka zostanie nazwana naszym imieniem. Więc zabierz się do pracy już teraz i zbuduj swoją własną przyszłość w Lyconet. Lyconet. My czynimy ludzi ludźmi sukcesu. Tak jak słyszeliście właśnie, Shopping Points Plus to jest podstawa waszego dochodu. Im większa ich liczba, tym wyższy twój dochód. I chcemy wam teraz ułatwić gromadzenie tych Shopping Points jeszcze bardziej. Zastanówcie się, co by się stało, jeżeli za ten sam produkt, za tę samą cenę mogłabyś uzyskać jeszcze większą ilość tych Shopping Points Plus. I w ten sposób doszliśmy do Benefit Store, do sklepu korzyści. Właśnie to się tam dzieje. Ten sam produkt, ta sama cena, ale więcej korzyści. Co jeżeli będziesz mogła uzyskać więcej punktów za te same zakupy, na przykład restauracje czy zakupy w tradycyjnym sklepie? Tak właśnie dzieje się w Benefit Store. Jak dokonywać tam zakupów? Dzięki Benefit Voucher. Można zamawiać te vouchery co miesiąc albo jednokrotnie. Otrzymuje się voucher wartości 99 euro i 100 punktów Shopping Points Plus. Można zawsze dowiedzieć się, jak wygląda nasz bilans tych punktów na naszym profilu. Załóżmy, że chcesz wybrać się na weekend ze swoim partnerem w jakieś ciepłe, przytulne miejsce. Jeżeli zarezerwujesz to w travelworld.com, otrzymasz tylko 10 punktów. Natomiast jeżeli tę samą wycieczkę wartości 499 euro możesz zapłacić voucherem, za który już uzyskałeś 100 punktów i resztę zapłacić kartą kredytową. Co czyni z tego tak dogodne rozwiązanie? Przy pierwszym tradycyjnym rozwiązaniu otrzymujesz 10 punktów typu Shopping Points Plus, a tutaj płacisz część należności voucherem, za który już dostałaś 100 Shopping Points Plus, resztę regulujesz kartą kredytową. Dlatego już rozpocznij zakupy w Benefit Store. Nasz cel polega na tym, żebyście mieli coraz większe portfolio możliwości dokonywania zakupów w coraz szerszej ilości sklepów dzięki współpracy coraz szerszego grona producentów. I chcemy i te sklepy, i inne placówki handlowe, i zakłady produkcyjne włączać do naszej sieci, żeby jak najwięcej podmiotów prywatnych i firmowych mogło korzystać z tego, co oferujemy. I to pomogło przede wszystkim szybciej i wyżej wypchnąć rozwój waszej kariery w górę. I zanim przejdziemy do tego, chyba czas na jakiś napój, tak, a nie ma lepszego miejsca na napój niż nasz piękny nowy bar. Witamy, witamy, jak się masz? Hubert, czego się napijasz? Ja coś zdrowego. Chyba napój, wszystko w jednym, all in one. Ja to samo poproszę. Zwłaszcza w obecnych czasach trzeba dbać o zdrowie, dlatego nie ma lepszego napoju niż nasz
all in one, wszystko w jednym. Jest to owoc naszej produkcji, który zawiera wszystkie składniki, które powinniśmy mieć obecnie w diecie, wszystkie konieczne witaminy, które reperują nasz układ odpornościowy, B, C, D i inne, pyszne i zdrowe. Pijmy to każdego dnia. Tak, a propos, te napoje też można kupować w naszym Benefit Store i jako zwykły klient dostajesz 30 shopping points. Jeżeli dokonasz tego zakupu w Benefit Store, otrzymujesz 30 shopping points plus 10 razy więcej. Podoba mi się ten program. Kolejna jeszcze rzecz jest do kupienia w Benefit Store. Wszystko to, co wyprodukowaliśmy w naszym programie żywności ekologicznej. Czas zapoznać się chyba z naszym pierwszym gościem, ale sprawdźmy najpierw, czy nasz główny zaproszony gość, Eric Worre, już jest na łączach. Eric, słyszysz nas? Tak, panowie, słyszę was świetnie. Jak się macie, Mario? Hubert, naprawdę świetnie wygląda to studio i ten bar. Gratulacje. Eric, czego może się nasza publiczność spodziewać dzisiaj? Bardzo się cieszę, że mogę przedstawić w skrócie to, co przed nami. Będę mówić o najważniejszych trendach, które pojawiają się na świecie w różnych punktach historii. Czasami trafiają się takie okresy, które są wyjątkowe i są najlepszymi w historii, żeby wkroczyć do działania. Nie było od długiego czasu lepszego takiego momentu niż obecny. Jeżeli chcesz zacząć pracować w domu, szybko się rozwinąć w skali światowej, zrobić to na dużą skalę w oparciu o współpracę ze świetnym partnerem, to taki moment jest teraz. Dzięki, Eric. To brzmi wspaniale. Również Hubert. Musimy teraz sprawdzić, co ma w zanadrzu Chris. Ja przyłączę się do was, bo siedzenia w tym barze wyglądają bardzo wygodnie. Teraz czas skupić się na Travel World. Co to takiego? Jest to temat, jest to branża, której mi najbardziej brakowało w ubiegłym roku. Możliwości podróżowania, kiedy mam na to ochotę, kiedy mam na to pieniądze, kiedy mogę dokonać rezerwacji. Więc Travel World mimo to przebrnęło w miarę suchą nogą przez tę powódź problemów i w ubiegłym roku wiele pracy zainwestowało w rozwój swojego konceptu i oto jego wyniki. Podróże. Dwie z każdych trzech osób dokonują rezerwacji online. Jest to druga co do prędkości rozwoju branża gospodarcza. 600 miliardów euro dochodów rocznie, a to zaledwie początek. Travel World. Witamy w naszym salonie wypoczynkowym. Przedstawiam gości. Na początek Joyce Mukishimana. Mam nadzieję, że wymawiam prawidłowo twoje nazwisko. Ona jest klientką Travel World i bardzo często podróżuje. Podzieli się swoimi obserwacjami. Tim Jobs, który jest szefem Travel World na Austrię. I Rainer Schuster, który jest CEO TravelWorld.com. Przejdźmy teraz do szczegółów. Przedstaw nam, Rainer, w skrócie, o co chodzi w Travel World. Dzięki wielkie, że nas tu zaprosiłeś, Chris. Zanim przejdę do odpowiedzi, to jeżeli mogę, kilka spostrzeżeń na temat tego filmu, który widzieliśmy. Każdy powinien pamiętać, że branża podróży niesie ze sobą olbrzymi potencjał. 5% obrotu w całej gospodarce światowej jest generowane przez podróże. Co dziesiąta osoba, która pracuje, pracuje gdzieś, gdzie ma to związek z podróżami.
Wszyscy w Lajkonecie podróżują, wszyscy w My World podróżują, wszyscy w naszym ekosystemie podróżują. Dlatego właśnie Hubert i ja zauważyliśmy olbrzymi potencjał gospodarczy w tej dziedzinie i postanowiliśmy stworzyć największą światową społeczność ludzi podróżujących i jest to ramię do spraw podróży w Lajkonecie i My World. Dobrze, no to były wiadomości wstępne i do tego, co, z czego to się wszystko wzięło, ale na czym polega rzeczywisty produkt? Rzeczywisty produkt polega na tym, że my jesteśmy platformą, na których można dokonywać rezerwacji związanych z podróżami. Od kilku miesięcy jesteśmy już obecni w internecie travelworld.com i skupiamy się teraz na zakwaterowaniu, na łóżkach, miejscach do spania. Mamy już tam ofertę rzędu 1,5 miliona różnych placówek hotelowych i w tej platformie mamy wszelkiego rodzaju usługi i świadczenia, których się można spodziewać od profesjonalnie prowadzonej platformy podróżniczej. Wszystko tam możecie znaleźć. Mamy oprócz tego wspaniałą rzeczywiście aplikację na smartfony. Jest to taka osobista asystentka na czas podróży. Nie zapomnijcie zabrać swojego telefonu, a na nim aplikacji i tam będziecie mogli przywołać na ekran przedpłacone już vouchery i zapłacić nimi w recepcji hotelu na przykład za pobyt. Oprócz tego możecie również dokonywać w tej aplikacji rezerwacji i ta aplikacja jest dostępna dla wszystkich rodzajów telefonów. Spróbuj mnie przekonać. Powiedzmy, że masz 60 sekund i zbombarduj mnie faktami, które mnie przekonają, żebym zaczął z tego korzystać. Oczywiście, dziękuję. Świetne pytanie. Bardzo łatwe wyzwanie dla mnie. Każdy podróżuje, prawda? I my zwłaszcza świadczymy usługi wszystkim. Każdy może się zarejestrować. Nie musi być w naszych organizacjach. Nic nie płaci za rejestrowanie się. Każdy może to zrobić. I zwłaszcza dla naszej społeczności My World, tak jak widzieliśmy to na filmie, przy każdej rezerwacji otrzymujesz cashback i shopping points. I w zamian za to możesz je wymienić na coś jeszcze korzystniejszego. Możesz zapłacić i voucherami, i benefit voucherami. I przedstawiamy również tam co jakiś czas specjalne okazje, specjalne deale, które prowadzą do jeszcze większych oszczędności. No to już mnie przekonałeś. Macie również wspaniałych partnerów. Wspomniałeś o Tymie. Przejdziemy do niego za kilka chwil, ale kto jeszcze z wami współpracuje? Mamy naprawdę świetne rozwiązania technologiczne i tam, gdzie znajduje się nasze źródło zasilania, jeżeli tak mogę powiedzieć, w My World mamy wewnętrzną firmę internetową, firmę, która zajmuje się kodowaniem, informatyczną stroną naszej działalności i oni wspierają nas w procesie rozwoju. I Max kieruje tym studiem. Niestety nie może się do nas przyłączyć osobiście. Zrobimy to wirtualnie. A spójrzmy najpierw na ten film, który przedstawi nam 360 Code Lab. Code Lab. Yes, looks fantastic. And no właśnie, fantastycznie to wygląda. Max powinien być już na łączach. Max, słyszysz nas? Bardzo żałujemy, że nie możesz tutaj być wśród nas w Austrii. Słychać mnie? Tak, słychać, to wspaniale.
To wielka szkoda, że nie mogłem przyjechać do was do Austrii. Dzięki za telefon. To naprawdę wielka przyjemność być częścią waszej organizacji. Może parę więcej słów, Max, na temat tego, czym się zajmujesz. Chris, tak jak wiesz, Travel World to projekt bardzo ambitny. Po raz pierwszy, kiedy rozmawiałem z Rainerem na ten temat, był to chyba lipiec 2019, on wspomniał, że chodzi mu o bardzo prostą aplikację. W końcu jednak doszło do opracowania bardzo wyrafinowanej, pięknej aplikacji, która jest dostosowana do współgrania ze stroną otwierającą i zamykającą. World Travel w internecie, jak możesz sobie wyobrazić, największym wyzwaniem było znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych ludzi, ale Bogu dzięki jesteśmy w Warszawie, w największym zagłębiu wielkich umysłów informatycznych w Europie. Dzięki temu udało nam się osiągnąć coś niewiarygodnego. W bardzo krótkim czasie opracowaliśmy i wprowadziliśmy do użytkowania wyrafinowaną, ale przyjazną w zastosowaniu aplikację. Muszę powiedzieć, że praca z Rainerem to wielka przyjemność, podobnie jak z jego zespołem. Nie możemy się już doczekać zobaczenia, czego dokona Travel World w przyszłości. To wielkie komplementy dla ciebie, Rainer. Mamy nadzieję, że będziemy cię gościć następnym razem osobiście, Max. Przejdźmy teraz do Tyma. Tym jesteś również ekspertem od podróży i odpowiadasz za rozwój strategii i za łańcuch dostaw w Travel World. Co wyróżnia tę platformę od reszty? Przede wszystkim chciałbym cię powitać tutaj. Świetnie, że widzimy się ponownie. Tak, to prawda, poznaliśmy się wcześniej. Tak, zgadza się. Rzeczywiście Travel World to wyjątkowa platforma. Tak jakbyś zamówił sobie samochód budowany specjalnie dla ciebie na zamówienie. To taka jest to właśnie platforma. Platforma, która jest oparta o technologię, która została przygotowana przez zespół Maxa, ale również mamy dostęp do partnerów, którzy obejmują cały wachlarz od wielkich korporacji do małych firm, które zajmują się opieką nad turystami, którzy trafią do ich małej miejscowości. Mamy w swoim wachlarzu ofert wszystko od małych placówek, hotelików rodzinnych po olbrzymie i możecie pomóc nam w dokonaniu rezerwacji na całym świecie. Tak, od Nowego Jorku po Amsterdam, po najdalsze zakątki oferujemy sześciogwiazdkowe wille i hostele i od Nowego Jorku po Ouagadougou. Więc jakie są plany na przyszłość? Jaką rolę odegram Travel World w powiązaniu z innymi firmami? My chcemy być ramieniem świadczącym usługi w dziedzinie podróży dla My World i Lyconet. I bardzo ważne jest zrozumienie, że nasi partnerzy lubią współpracować z takimi platformami jak nasza. Dlatego, że mamy zamknięte grono użytkowników, możemy oferować lepsze stawki, lepsze ceny pod warunkiem, że będziemy się trzymać naszego grona podróżujących. Nie tylko to. My jesteśmy w pełni rozwiniętą agencją podróżniczą. Jeżeli ktokolwiek z marketerów chce zorganizować wydarzenie promujące, jeżeli chce zarezerwować pokoje w hotelu czy salę konferencyjną, mamy wśród nas wspaniałych profesjonalistów, którzy będą zawsze gotowi służyć wam usługi. Dobrze, fajnie, jak ty o tym mówisz, a czy partnerzy i klienci są zadowoleni z waszych usług? Naprawdę są. Pytaliśmy naszych partnerów, co o tym myślą i o przysłanie nam fragmentów filmowych na ten temat. I nasz wspaniały zespół techniczny
wybrał niektóre i zmontował z nich krótki film. Rzućmy okiem. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim za to, że mogę reprezentować naszą firmę w waszym gronie. Pozdrowienia do Travel World z Majorki. Zabawa cały dzień i całą noc. Świetnie, że możemy wykorzystać tę platformę i życzę wszystkim korzystającym z Travel World wielkich sukcesów. Witamy wszystkich gości, którzy podróżują w bezpieczny sposób. Już od roku współpracujemy z Travel World i jesteśmy z tej współpracy bardzo zadowoleni i dumni. Oczekujemy, że w najbliższym roku ta współpraca przyniesie jeszcze lepsze wyniki. Życzymy wam wszystkim wszystkiego najlepszego na rok 2021. Zachowajcie bezpieczeństwo i do zobaczenia wkrótce. Ależ to grono zadowolonych partnerów i klientów. Już mam chęć zacząć pakować swoje walizki i jechać na lotnisko. Ale przejdźmy teraz do Joyce. Joyce Mishimana. Jeszcze raz witaj. I ty jesteś w stanie ocenić od razu na własne oczy, czy oni robią dobrą robotę, ponieważ jesteś specjalistką od podróży. Zdaje się, że podróże to twoja pasja. Tak, zgadza się. To jest rzeczywiście moja pasja. Ja jestem bizneswomanką, czyli podróżuję i dla przyjemności, i dla biznesu, jako prawdziwa kobieta biznesu. Przede wszystkim ich styl, prezentacja, jakość designu, łatwość dokonywania restauracji. Wszystko było bardzo łatwe i proste, dogodne. Właśnie dlatego zaczęłam z ich usług korzystać. To jest właśnie pierwszy krok. Myśląc o podróży, że fajnie jest zaczynać od czegoś, co jest proste, łatwe. I jeżeli spojrzymy w przyszłość, jak będzie podróżowanie wyglądać w przyszłości, jak ty to sobie wyobrażasz? Czy ludzie zaczęli się wahać, czy są teraz pełni niepokoju? Podróżując po świecie teraz, wydaje mi się, że to, co tę aplikację i tę platformę wyróżnia od konkurencji, to to, że można darmowo odwoływać plany i rezerwacje i otrzymać pełny zwrot kosztów. Czyli dzięki ich pomocy jest wszystko łatwe i proste. I pieniędzy nie tracimy przez to. I oprócz tego za każdą rezerwację można zarobić shopping points, które są do wykorzystania przy następnej restauracji. Dziękujemy bardzo za to, czym się z nami podzieliłaś, za twoją opinię. Życzymy ci bezpiecznych i fajnych podróży w przyszłości. Heiner, może teraz powiesz, gdzie zmierza branża podróżnicza w najbliższej przyszłości. My chcielibyśmy zajmować się całym przebiegiem wyprawy, od rezerwacji do przelotu z jednego miejsca w drugie, dowozu do hotelu. Dlatego niedawno dołączyliśmy również możliwość rezerwacji lotniczych, jak również wkrótce będziemy oferować wypożyczanie samochodów, jak również programu atrakcji lokalnych, żeby można było nawet wynająć przewodnika, czy też bilety na autobus, czy na pociąg kupić, jeżeli już dojedziemy do wybranego kraju. Wspaniała rzecz, Rainer. Nie zapominajcie o tym. Travelworld.com. Kiedy przyjdą wam do głowy podróże, myślcie o Travelworld.com. Dziękuję wam wszystkim. Joyce, Tim, Rainer. I również wam dziękuję, którzy nas oglądacie. Teraz pora wrócić do Mario Capone. Dziękujemy wam również. Nie mogę już się doczekać możliwości
podróżowania wkrótce dzięki rezerwacji na waszej platformie, ponieważ wiem, że większość ludzi uwielbia podróże. Teraz powróćmy do naszego biznesu, do naszej branży i mówmy o sukcesie. Sukces oznacza coś innego dla każdego człowieka. Niektórzy to więcej czasu dla rodziny, to jest dla nich największy sukces, dla innych olbrzymie dochody i robiony na miarę samochód. W Lajkonecie sukces mierzymy ilością zgromadzonych Shopping Points Plus. Im więcej masz takich punktów, tym wyższy jest poziom twojej kariery i możesz nieograniczoną ilość ich zarobić. Od wstępnego dochodu na poziomie gdzieś 500 euro miesięcznie. Jeżeli zbudujesz dużą organizację, to możesz mieć dochody rzędu 50 tysięcy euro miesięcznie, ale najważniejsza jest aktywność, zabranie się do pracy, żeby przejść na pierwszy, następny poziom rozwoju. Dlatego chciałbym tę możliwość wykorzystać do złożenia gratulacji każdemu nowemu konsultantowi, który przyłączył się do naszego biznesu, do naszej firmy. Oto kilka komentarzy. Maria Luisa, mam na imię, mam 19 lat, urodziłam się w Angolii, mieszkałam w Portugalii, tam się wychowałam. Teraz mieszkam w Wielkiej Brytanii. Chciałam zrobić coś dobrego dla rodziny i dzięki rodzinie myślałam, że przyłączę się do tej organizacji tylko na chwilę, a teraz już jestem długo, jak zobaczyłam, jak olbrzymie są możliwości sukcesu, więc moim sukcesem teraz jest możliwość stwarzania sukcesu dla innych ludzi. Ja mam na imię Sharon, jestem na poziomie drugim, pracowałam jako sekretarka przez 2 lata i zaczęłam zastanawiać się nad Lajkonetem, ponieważ szukałam czegoś nowego. Doszłam właśnie na poziom drugi i to oznacza dla mnie bardzo dużo, ponieważ poprzez swoje doświadczenie w Lajkonecie uświadomiłam sobie, że ludzie młodzi, którzy mówią tym samym językiem co ja, dla nich są możliwości nieograniczone. Ja mam na imię Sofia, mam 21 lat, jestem z Lizbony w Portugalii. Ja uświadomiłam sobie, jak wielka to możliwość 2 lata temu. Zaczęłam budować swoją organizację z domu i podobało mi się, jak szybko się ten biznes rozwija. I uświadomiłam sobie, że tutaj mogę pracować na swój rachunek dla siebie. I doszłam do poziomu 3. I jeżeli wierzysz w to, wizualizujesz to i dostosujesz działanie do przekonań, to będziesz mieć nieograniczone możliwości. Ja uważam, że trzeba po pierwsze spróbować wierzyć w siebie. A jeśli się nie uda, to po prostu możesz powiedzieć, spróbowałam. Bez swojego zespołu nie dojdziesz nigdzie, więc zacznij go budować. Dzięki wielkie za tę możliwość, za możliwość osiągnięcia szybkiego sukcesu. Jeszcze raz gratulacje. Chodzi o to, żeby mieć ambicje, żeby wierzyć w siebie i zawsze udoskonalać swoje umiejętności. Lajkonet zawsze organizuje szkolenia i seminaria. Jednym ze stałych gości tego rodzaju wydarzeń jest Eric Worre. Eric, jeszcze jesteś z nami? Tak, jestem. Przekazuję tobie głos. Eric, dzięki Mario. Ja chciałbym powiedzieć o przedsiębiorczości, o możliwościach rozwoju i o liderstwie, ponieważ uważam, że przyglądając się światu w dniu dzisiejszym, wszyscy uświadamiają sobie, jak ważne są 2 rzeczy. Jeżeli nie, to powinni sobie tę wagę uświadomić. Po pierwsze, możliwość zarabiania pieniędzy z domu w sposób elastyczny, możliwości unikania bycia przykutym do określonego biura
czy określonej sieci, tylko żeby mieć elastyczną branżę, która ma olbrzymie możliwości rozwoju. Wielu ludzi uświadamia sobie, że lepiej pracować na rachunek własny niż na rachunek cudzy. Lepiej być przedsiębiorcą niż pracownikiem. Ludzie mają już dosyć wypożyczania swoich usług komuś innemu za 10% tego, co są warci. Wolą zaryzykować trochę i skoczyć na głębszą wodę i wykorzystać swoje możliwości lepiej, zwłaszcza w czasach pandemii. Czy chcesz, żeby kto inny kontrolował przebieg twojego życia? Uważam, że przedsiębiorczość to najlepszy szlak. Mam wielu przyjaciół, którzy odnieśli w tej branży wielkie sukcesy. Niedawno gościłem na jednym z zorganizowanych przez siebie wydarzeń Magica Johnsona, jedną z legend NBA. I on powiedział mi parę ciekawych rzeczy. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia. Ja wkrótce do was wrócę. Ja zacząłem budować swoją markę, swój brand na boisku do koszykówki. Od drugiej klasy zacząłem grać przez trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą klasę szkoły. Już trafiłem do szkoły średniej, która nie słynęła specjalnie z koszykówki. I liderzy rozumieją, jak wygrywać mimo wszystko. Czy są tutaj liderzy na tej sali? Kiedy perspektywy są kiepskie, kiedy rynek akcji pada na twarz, niezależnie od tego, jakie są okoliczności, liderzy dają sobie radę mimo wszystko. Więc trafiłem do szkoły średniej, która nie słynęła z koszykówki, i pierwsze, co słyszałem, to Erwin Johnson nie da rady zmienić oblicza tej szkoły. Ja uwielbiam, kiedy ludzie mi mówią w twarz: nie dasz rady. Nie, nie dasz rady stać się milionerem czy osiągnąć dochodów powyżej miliona w roku 2020. Wszystkim udowodnimy, że się mylą, prawda? Tak, udowodnimy. Więc w pierwszej klasie szkoły średniej doszła ze mną drużyna koszykówki do ćwierćfinałów. Byłem kapitanem tej drużyny koszykówki i nikt nie mógł uwierzyć, że mieliśmy 8 wygranych meczów pod rząd. I wkrótce staliśmy się z drużyną, która ubiegała się o mistrzostwo, i zmietliśmy ich zupełnie z tego boiska i wszyscy się wtedy rozpisali o mnie, o 15-latku, który pojawił się nie wiadomo skąd. I przyszedł reporter sportowy i powiedział: wiesz co, chłopcze? Dlaczego? Dlatego, że grałeś tak dobrze, to musimy wymyślić jakiś pseudonim dla ciebie. Magic. I w ten sposób dostałem swój przydomek. Jak się ma 15 lat, to można najwyżej zęby wyszczerzyć i się roześmiać. I ja się myliłem, on miał rację. 2 lata później moja szkoła zdobyła mistrzostwo stanu i wszystkim sceptykom miny zrzedły. I wszystkie drużyny uniwersyteckie zaczęły się o mnie ubiegać. Mam 6 sióstr, 3 braci. Nie chciałem wyjeżdżać daleko, więc poszedłem na studia na Uniwersytet Michigan State. I pojawiły się nagłówki w gazetach zapowiadające moje przybycie. Jak masz na imię? Myron Belka. Myron. Nie mogą mu powiedzieć, przy tym wzroście nie może grać na stanowisku point guard. Ja
zaparłem się i powiedziałem, że na pewno pokażę im, że się mylą. Najpierw mieliśmy mecz z Kentucky i to jest bardzo ważne dla was. Słuchajcie, samoocena jest bardzo ważna. Zapiszcie to sobie. Każdy musi spojrzeć w lustro na swoją sytuację. Zauważyć swoje słabe strony, mocne strony. Jakie ma możliwości i jakie ma zagrożenia przed sobą. Po angielsku to jest skrót SWAT, czyli mocne strony, słabe strony, możliwości i zagrożenia. Chodzi o to, żeby ze słabości uczynić mocne strony. Jeżeli ja w jakiejś kategorii słabo sobie radziłem rok czy dwa lata temu, to zadaniem będzie dla mnie uczynić z tej słabości siłę. Ale jeżeli chcesz odnieść sukces w biznesie i w życiu, musisz zrozumieć, na czym polegają twoje słabości i mocne strony i że w słabych stronach tkwi możliwość rozwoju. Więc w pełni wykorzystałem to z tych błogosławieństw, które dał mi Bóg, że grałem w drużynie Los Angeles Lakers. 5 mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych wygraliśmy. 9 razy byliśmy w finałach. Później pojawiło się pytanie, co zrobić z tymi pieniędzmi. Zarobiłem to wszystko na boisku koszykówki i to samo chciałem robić dalej, więc zabrałem to ze sobą na salę obrad rady zarządzającej. Trzeba być bardzo zdyscyplinowanym, pracować w biznesie. Ja codziennie wstaję o 4 rano. Dzisiaj rano też wstałem o 4. Przez godzinę ćwiczę z ciężarami i przez godzinę ćwiczenia cardio. Zawsze przychodzę z wyprzedzeniem. Zawsze pojawiam się wcześniej na spotkania. Tutaj też przyszedłem wcześniej dzisiaj. Ale celem w moim życiu jest dojście do takiej sytuacji, kiedy zarabiam pieniądze we śnie. Zarabiam pieniądze we śnie. To sobie zapiszcie. Taki powinien być wasz cel. Więc bardzo ważnym jest, żebym zainwestował w takie sprawy, które przysparzałyby mi zysków, a ja bym mógł sobie wtedy spać. Więc najpierw musiałem odrobić lekcję, zrobić research, czyli zbadać sytuację i musiałem znaleźć mentorów przede wszystkim, ponieważ pojawiłem się na nowej arenie. Więc musiałem przyznać przed samym sobą, że nie jestem z natury biznesmenem i grając w koszykówkę nie stałem się nim automatycznie. Więc zadzwoniłem tak nic owego do 20 szefów największych firm i korporacji. Zaprosiłem ich na lunche, więc nikt mi nie odmówił. To też się przydało. I zebrałem informacje od nich, jak prowadzić biznes, jak prowadzić firmę, ponieważ jedna sprawa to założyć firmę, a całkiem inna prowadzić firmę, która odnosi sukcesy. Ale wszyscy, którzy wierzą w samych siebie, ręka w górę. Dobra, fajnie. A każdy, kto wierzy w słuszność strategii dla swojego biznesu, niech wstanie teraz. Okay. Dobrze. Everybody that know. A każdy, kto wie, że do roku 2020 będzie milionerem, niech bije brawo. Głośniej, jeżeli klaszczecie w ręce. Nie słyszę nic. Ja uważam, że większość ludzi czułaby się zaskoczona, że Magic Johnson wykorzystał zarobione na koszykówce pieniądze do przekształcenia ich w prawdziwe miliardy i musiał nauczyć się
tego zakrętu w stronę biznesu. Wy też niektórzy musicie się tego nauczyć, wykorzystać znalezioną możliwość. To, co słyszycie teraz na temat Lyconetu, jest to niesamowita możliwość. Pracuję już z nimi właściwie nie mogę już policzyć tych lat. Oni uprościli tę pracę w sposób maksymalny i uważam, że prostota pomaga ludziom osiągnąć dużą skalę, ponieważ komplikacje to wróg dużej skali. Prostota tkwi w sednie szybkiego rozwoju. Ludzie prowadzący tę firmę nie bali się transformacji, a pandemia zmusiła do jeszcze dalszego upraszczania modelu rozwoju. To wam powiem, jeżeli patrzycie na tę możliwość po raz pierwszy, ja pomagam ludziom w znalezieniu możliwości przedsiębiorczości i w wykorzystaniu ich w maksymalnym stopniu. Robię to od 33 lat. Kiedy nadchodzi czas na wybór właściwej firmy czy jednostki, z którą chcemy się sprzymierzyć, to trzeba spojrzeć na 5 elementów. Pierwszy to sama jednostka, sama firma. Czy ona ma odpowiednich liderów, odpowiednie fundusze, odpowiednie doświadczenie po to, żeby być przewodnikiem dla całej organizacji i poprowadzić ją do przodu, ponieważ nie wszystkie organizacje przeżywają radykalne zmiany, więc spójrzcie z bliska na nagrody, na poziom zysków, na sponsorów, z którymi współpracują na każdych zawodach sportowych na całym świecie praktycznie. Spójrzcie, co robią w dziedzinie charytatywnej, dobroczynnej, jaki mają zasięg globalny. I jeżeli nabierzecie przekonania, że idąc w przyszłość, partnerstwo między tobą a tą organizacją będzie dobre i pomoże ci w budowaniu twojego biznesu, wtedy przechodzisz do sprawdzenia elementu drugiego. Tutaj odpowiadasz sobie, jakie są produkty i usługi związane z tą firmą. Czy jest potrzeba, zapotrzebowanie na produkty, które oferuje ta firma? Czy jej produkty zaspokajają zapotrzebowanie? Czy jest tutaj zysk uzależniony od ceny, czy od obrotów? Jaki problem rozwiązuje Lyconet dla klientów, dla placówek handlowych, dla marketerów po to, żeby zbudować swój biznes? Czy jest potrzeba? Czy ta potrzeba jest zaspokojona? Czy program wynagrodzeń jest odpowiedni? To jest właśnie element trzeci. Czy możesz na tym zarobić? Fajne są możliwości i produkty, ale jeżeli tylko je podziwiamy, ale zysku nie ma, na przykład Tesla, czy Amazon, czy Microsoft, ale jeżeli ty nie masz możliwości zarobienia na tym, że będziesz kierować tam nowych klientów, to po prostu będziesz jedynie konsumentem tych firm. Spójrzcie na program wynagrodzeń i zastanówcie się, czy możesz w ten sposób dojść do odpowiednich dochodów, jeżeli masz duże ambicje. Ja jestem przekonany, że jeżeli spojrzysz na to z bliska, poczujesz się bardzo komfortowo. Czyli firma, właściwie firma rozwiązanie, co rozwiązuje? Program wynagrodzeń. Czwarta to wsparcie. Jakiego rodzaju wsparcie będziesz mieć do swojej dyspozycji? Szkolenia, nagrody, marketing, zachęty. Biuro centralne, biuro rozwoju międzynarodowego, sponsoring, ponieważ ty będziesz wkraczać w coś,
gdzie warto się zastanowić, co będziesz mógł wykorzystać do zwiększenia swoich korzyści. Więc trzeba w punkcie czwartym zapytać, czy istnieje struktura, która zapewni ci katapultę do tego sukcesu. Tutaj odpowiedź jest jednoznaczna. Czyli najpierw firma, później rozwiązania, które zapewnia, program wynagrodzeń, program wsparcia i piąta, moment, czas, chwila. Czy firma zapewnia rozwiązania, które pasują do obecnych czasów? Co się dzisiaj bardziej sprawdza niż biznes w świecie wirtualnym, niż handel online, niż reklama na zasadzie z jednych ust do jednego ucha? To jest łatwy szlak do budowania swojego interesu. Uważam, że ten moment jest niesamowity, ponieważ cały świat poszukuje tego, co oferuje Lykonet. Trzeba po prostu zadecydować, czy to pasuje do naszego życia. Więc odpowiedzcie sobie na te pytania. Czy podoba wam się ta firma? Czy podobają wam się rozwiązania, które zapewnia? Czy podoba wam się wynagrodzenie, system wsparcia? I czy jest to właściwy moment? I zajmijcie się tym na poważnie. Zastanówcie się nad tym na poważnie. Jak sobie odpowiecie na te pytania, to wtedy zwróćcie się do człowieka, który wam tę możliwość przedstawił. I zastanówcie się, czy pasuje to do was, czy nie. Dla większości ludzi jest tutaj miejsce. Możesz oczywiście jako konsument się przyłączyć. Jeżeli prowadzisz jakąś firmę, która coś sprzedaje, jakąś placówkę handlową, możesz się oczywiście przyłączyć do nas. Jako marketer możesz mieć biznes na pół albo ćwierć, albo cały etat. Możesz potencjalnie być na wszystkich trzech płaszczyznach tej firmy. Moim zdaniem każdy powinien stać się klientem. Ci, którzy chcą zwiększyć obroty w swoich placówkach handlowych, oczywiście nie powinni się zastanawiać, i ci, którzy chcą pracować dla siebie, powinni być marketerami. Jest to Global Marketing Agency. Oferują coś, co jest szczególne, unikalne. Jest to inne niż to, co oferują inne firmy, bo masz tutaj możliwość zbudowania i rozbudowania zespołu swojego i zespołów innych ludzi, oprócz tej sieci klientów. I po to, żeby to zrobić, wykorzystujesz tę przewagę, którą już masz. Ale po to, żeby to zrobić, musisz uczynić z siebie lepszą liderkę. John Maxwell, jest to mój przyjaciel i niesamowity coach i szkoleniowiec liderów na całym świecie. Być może nawet nazwałbym go numer jeden na całym świecie. Poprosiłem go o zwrócenie się do was i o to, co miał do powiedzenia do przyszłych liderów albo do lepszych przyszłych liderów. Przywództwo ma znaczenie. I tak a propos, każdy, kto mnie słucha, uświadomcie sobie, że jesteście liderami już. To staram się wam pomóc zrozumieć. Jeżeli wywierasz wpływ na innych ludzi, to już jesteś liderem. Więc twoim celem w życiu jest zwiększenie wpływu na ludzi. Więc nie możesz doprowadzić ludzi dalej, niż jesteś gotowy sam dojść. Więc pojawia się pytanie, czy potrafię i czy chcę, czy zaangażuję się wystarczająco w rozwój liderów, których szkolę. Zacząłem prowadzić zajęcia z przywództwa, z liderstwa prawie 50 lat temu. O matko, ale to szmat czasu. I dlaczego? Doszedłem do wniosku w swoich latach 20, że od przywództwa zależy praktycznie wszystko. I połknąłem ten temat haczyk razem ze spławikiem i z całą żyłką prawie.
jak to się mówi po angielsku, że oczywiście jest dobre przewodnictwo, kiepskie przewodnictwo, ale kiedy przekonany wreszcie byłem o tym, że bez tego liderstwa, przewodnictwa nic się nie dzieje, to wniosek nasuwa się prosty. Im lepszym jestem liderem, tym lepsi będą moi ludzie. I mądry człowiek powiedział wcześniej, że jeżeli coś mi się podoba, czy chcę osiągnąć postęp, muszę robić to regularnie. Jeżeli tylko zobowiążę się do tego, żeby jedną godzinę codziennie poświęcać na ten temat, to na pewno moje umiejętności się poprawią. Czasami, i ja tak robiłem to, czasami oczywiście robiłem to w sposób praktyczny, czasami teoretyczny, czasami czytałem, czasami prowadziłem wykłady, czasami lepiej, czasami gorzej, ale byłem wytrwały. I ktoś mi na początku tej drogi powiedział, że w ciągu 5 lat na pewno stanę się ekspertem. I to się nie sprawdziło. Właśnie dlatego nadal się tego uczę. Ale za chwilę o tym szerzej. Więc zacząłem ten okres 5-letni. Jestem praktycznie tak jak odliczanie przed wystrzałem pojazdu kosmicznego z przylądka Canaveral, 5, 4, 3, 2, 1. Nastąpiła wtedy we mnie zmiana. Zakochałem się w rozwoju swoich umiejętności liderskich, bo zobaczyłem, jak bardzo się one doskonalą. Jak tylko uświadomisz sobie, że twój rozwój czyni z ciebie dobrego specjalistę, przestajesz pytać, jak długo to będzie jeszcze trwało. Już cię to nie interesuje. Interesuje cię tylko, jak daleko mnie to doprowadzi. Jak daleko mogę zajść dzięki temu liderstwu, przewodnictwu. I odpowiedź brzmi, nie wiem. Nie wiem, jeszcze tam nie doszedłem. Nadal się uczę. Napisałem 80 parę książek, a nadal się uczę. Myślałem po napisaniu pierwszej, dobra, napisałem z głowy, odstawiłem na półkę, jestem już mędrcem. Ale później zauważyłem, o, tu jest jeszcze ten aspekt tematu, który nie został objęty. I jak wielu mądrych ludzi odkryło, im więcej się uczysz, tym bardziej wiesz, że mniej wiesz. I w ten sposób doszedłem do tego, że uczę się coraz bardziej i coraz częściej. Ja mam listę książek do przeczytania i do napisania. Jeden z moich najbliższych tytułów będzie brzmieć, czy istnieje linia finiszu, czy istnieje meta. I ci, którzy mówią, tak, istnieje meta i powiedzą, dobra, przechodzę na emeryturę w wieku 65 i będę mieć to z głowy, ale problem polega na tym, dobra, co się dzieje po przekroczeniu mety? Wielu ludzi myślą, bo ta meta to po angielsku finish line, czyli koniec, czyli linia końcowa, więc co, mam się skończyć? Wielu ludzi, którzy dochodzi do tej linii, są praktycznie skończeni i czasami z własnej winy. Praktycznie już są martwi, mimo że jeszcze chodzą po tym świecie. Ja uważam, że taka meta nie istnieje. Ja uważam, że zostaliśmy stworzeni po to, żeby się rozwijać do końca, żeby ciągle rozszerzać swoje perspektywy i możliwości, że ciągle człowiek biegnie, nawet po przekroczeniu mety. Więc pytanie brzmi, przedstawiono wam możliwość. Dowiedzieliście się, na czym polega wartość przewodnictwa przedsiębiorczości. Podpowiedziano wam również, jak stać się liderem. Teraz chodzi tylko o zaangażowanie. Na co jesteś gotowy? Ja uważam, że odwaga w dzisiejszym świecie popłaca, że sukces lubi prędkość działania. Niektórzy główkują, zastanawiają się, chcą wszystko rozpracować, zaplanować z góry, ale ja chcę wam powiedzieć, że to jest praktycznie magiczna możliwość i czasami warto powiedzieć, wchodzę w to, a dopiero później zastanawiać się, jak to zrobić. Ja nie jestem oficjalnie częścią tej firmy, jestem zaprzyjaźniony z nią,
ale jestem przekonany, że ta firma was nie zawiedzie, jeżeli dacie jej szansę. I powiedziawszy to, oddaję wam głos, panowie. Mario, Eric, dzięki. Wielkie podziękowania. Jesteś zawsze źródłem inspiracji dla nas. Dziękujemy. My również. Wkrótce zaczniemy omawiać program zachęt, jak rosną zachęty, dochody, szczeble rozwoju. Najwyższe poziomy są objęte zespołem ambasadorskim. Czas na kolejny napój w naszym barze. Poprosimy o szczególny napój dla nowych ambasadorów. Po pierwsze, gratulacje wszystkim nowym ambasadorom. 4., 5., 6. poziom. Jesteście niesamowici. Wasze zdrowie. Gratulacje dojścia na kolejny poziom. Miejmy nadzieję, że następnym razem damy radę uświęcić wasz, czy uczcić raczej wasz sukces osobiście. Robimy tak zawsze w najpiękniejszych miejscach na świecie i oto krótki film, który przedstawia wam te możliwości. Lyconet. My czynimy ludzi ludźmi sukcesu. Najfajniejsze jest to, że każdego stać na pracę w naszym biznesie. Mamy wiele wspaniałych przykładów sukcesu, które ilustrują to, że wszystko jest możliwe. Kilka osób spośród nowych ambasadorów postanowiło się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Nazywam się Georgia Tigri. Pochodzę z Brazylii, ale mieszkam w Portugalii obecnie. W Brazylii pracowałam w handlu detalicznym i nie bardzo byłam zadowolona ze swojej sytuacji, więc postanowiłam poszukać zmiany. Było to sporym wyzwaniem przenieść się do Portugalii i zacząć wszystko od nowa. Ale właśnie wtedy wszystko zaczęło się zmieniać. Nazywam się Marina Fischler. Mieszkam w okolicach Basel w Szwajcarii. Ja zabrałam się za pracę w Lyconet, ponieważ rzeczywiście szukałam nowej możliwości. Chciałam niezależności. Dzień dobry, nazywam się Francesco Manzani. Jestem na poziom 7. Mam 49 lat. Jestem z dużej rodziny. Mój dziadek i mój ojciec pracowali w branży ubezpieczeniowej. 7 lat temu poznałem Umiro Morino, który przedstawił mi możliwości w Lyconet. Dzisiaj jestem już na poziomie 4.
I codziennie jestem bardziej przekonana o tym, że jestem we właściwej firmie, we właściwym czasie, z właściwymi ludźmi. Ja jestem na poziomie 5 już i to mi udowodniło, że ten system działa, jeżeli rzeczywiście zaangażujemy się w pracę nad nim we właściwym wymiarze czasowym i z właściwym przekonaniem. Ja uważam, że każdy tę możliwość powinien wykorzystać w Lajkonecie, ponieważ sieć jest jedynym miejscem, która pozwala ci właściwie się rozwinąć i doprowadzić do szybkiego rozwoju nie tylko ciebie samego, a również twojego zespołu. Więc nie zrzekaj się swoich marzeń, bo one nadal czekają na realizację. A teraz pojawia się możliwość, żeby właśnie je zrealizować. Życie nie polega na pracy i płaceniu rachunków. W życiu jest znacznie więcej rzeczy do zrobienia. Jeżeli z właściwym nastawieniem podejdziesz do tej możliwości, to wierz mi, to się sprawdzi. Dziękujemy bardzo za te słowa i ponownie serdeczne gratulacje wszystkim ambasadorom składamy. Teraz w międzyczasie, dlatego że przejście na poziom ambasadorski przekłada się również na miłe prezenty. Wśród nich zestaw instrumentów do pisania firmy Montblanc. Czyli jeżeli dojdziesz na poziom 5, zostaniesz zaproszona na seminarium specjalne, gdzie dostaniesz piękny nowy zegarek. I dla pań, i dla panów jest odpowiednia wersja. To jest ten moment, kiedy marketerzy decydują się przejść na pełen etat w tej pracy, żeby nic innego nie zaprzątało im uwagi. I również wtedy, kiedy nagradzamy ich i witamy ich, wykorzystujemy naszą wspaniałą infrastrukturę. Tutaj nie mogliśmy tego zbudować, ale na filmie pokażemy wam Elite Club, tam gdzie macie dostęp na wyższych poziomach. Jest to klub tylko dla członków, gdzie znajdziecie najlepsze oferty, gdzie możecie szukać, marzyć i odkrywać. Czas trochę się rozpieścić. Looking good, huh? Right? It's true. Fajnie to wygląda, prawda? Tak, rzeczywiście, świetnie. Następny gość już czeka za kulisami. I Mario, będziemy się widzieć jeszcze raz. Dziękuję wam, drogie panie. Teraz mówiąc o Elite Club, klubie dla elity, to jest możliwość zwiększenia swojego biznesu. I dodatkową zaletą jest, że można wykorzystywać tam nasze ekskluzywne ośrodki, czy jachty, czy nawet pojazdy do organizacji swoich szkoleń. Dzisiaj gościmy menadżerkę tego Elite Club, McKenna. Witaj, witaj Hubert. Cóż za przyjemność Cię gościć. Malena Krumowa, menadżer do spraw rozwoju Elite Club. Jest to jeden z pojazdów, które należą do Elite Club. Twoim celem jest podniesienie funkcjonowania tego klubu na jeszcze wyższy poziom. Tak, ubiegły rok był bardzo trudny, ale nie spoczywaliśmy na laurach. Pracowaliśmy ciężko, żeby zbudować strukturę tego rodzaju klubów. Będziemy organizować zajęcia interakcyjne i oferować szerszy wachlarz produktów. Opracowujemy nową platformę, nową stronę internetową, gdzie informacje na ten temat znajdziecie. Czyli coś a la Benefit Lounge dla klientów. Ten klub jest dla marketerów. Tak, zgadza się. Będziemy mieli znacznie szerszy wachlarz.
produkty typowo luksusowe, powiedzmy od średnio wyższych cen w górę. Również produkty, które można wykorzystywać w życiu codziennym i również doświadczenia typu luksusowego, nie tylko produkty materialne. Wielu ludzi zaczyna od kupienia sobie członkostwa w tym klubie, ponieważ chcą mieć dostęp do prywatnych odrzutowców, jachtów, ośrodków, willi i tak dalej. Właśnie to miałam na myśli, kiedy powiedziałam, że rozbudowujemy istniejącą już infrastrukturę. Dlatego wspomniałam o naszej willi w Salonikach, o dostępie do samolotów odrzutowych. W przyszłym roku to nas czeka. W przyszłym czy w obecnym? No zależy, jak na to spojrzymy. Staramy się również im zapewnić dostęp do ośrodków, gdzie mogą szkolenia i spotkania ze swoimi klientami organizować. Naprawdę mi się podoba pomysł tego garażu. Właśnie dlatego siedzimy sobie w samochodzie. Mam nadzieję, że w drugiej połowie roku będziemy mogli to zrobić już w sposób normalny, kiedy rozprawimy się z wirusem. I po to, mam nadzieję, wykorzystamy ten garaż i piękne pojazdy w nim zgromadzone do promowania naszych produktów. Tak, ten garaż luksusowych pojazdów również świetnie nadaje się na imprezy szkoleniowe i zapoznawcze. Członkowie naszej elity mieli trudności w roku ubiegłym z wiadomych przyczyn. Tak jak wiesz, lubię trzymać swoje karty przy sobie, żeby nie udostępniać za wiele informacji, więc ze względu na to, z czym wszyscy się zmagaliśmy, przedłużamy członkostwo w naszym klubie, za darmo członkostwo w tym klubie dla wszystkich członków, którzy już u nas są. Dobrze, a następny krok? Nowa infrastruktura, nowa oferta, nowa platforma. Mam jeszcze kilka niespodzianek w zanadrzu, ale właśnie dlatego, że są to niespodzianki, nie mogę się na ich temat rozwodzić. Tylko super wspaniałe jest wystarczająco dobre. To jest nasze motto i tego będziemy się trzymać. Dziękujemy bardzo. Madlena Khumowa przekazuje głos Mario. Mario Kapun. Dziękuję, Hubert. Czyli Elite Club jest niesamowity, zwłaszcza jeżeli wykorzystujemy go na szkolenia i imprezy dla naszej drużyny. Teraz dochodzimy do najwyższego poziomu, zespół prezydenta. To są ludzie już, którzy cieszą się pełną niezależnością finansową, ale za każdym prezydentem jest historia jego rozwoju. Przedstawimy wam teraz trzy takie historie. Witam naszą trójkę prezydentów, począwszy od Terezy. Tereza, jesteś najmłodszą członkinią zespołu na poziomie 8, 8,1 prezydent i wreszcie najmłodsze stażem, najmłodszy stażem Thomas Seller. Tomasz, co stało się w ciągu ostatnich kilku lat? To jest prawda. Dzięki za zaproszenie. Tomasz Köhler. W ciągu ostatnich kilku lat były wzloty i upadki. W 2008 przyłączyłem się do Lyconetu i wtedy zawodowo grałem w piłkę nożną i jasnym się stało dla mnie, że ta firma będzie się rozrastać w nieskończoność praktycznie. I grałem jeszcze trochę w piłkę, ale zrozumiałem, że to jest świetna możliwość dalszego rozwoju. Miałem swoje życie prywatne, zacząłem trenować,
drużynę piłki nożnej i zacząłem również uprawiać triatlon. I w sierpniu 2019 roku zaczęło się robić kiepsko, ponieważ zaczął mi ogarniać strach i cierpiałem nawet na ataki paniki i musiałem udać się do szpitala i otrzymałem diagnozę polegającą na depresji i wypaleniu sportowym. Było mi ciężko, nie byłem w stanie zrobić nic i wtedy pamiętam, było to w styczniu ubiegłego roku, nie miałem na koncie bankowym ani jednego euro, więc musiałem rozpocząć od poziomu pierwszego i zrobiłem sobie plan dojścia na wyżyny ponownie. I wtedy musiałem znaleźć swoją przyczynę. I jak odpowiedziałem sobie, dlaczego to robię, to w ciągu 10 miesięcy zobaczyłem, że mogę przejść od poziomu pierwszego do siódmego. I później nie mogłem uwierzyć, że udało mi się w ciągu 10 miesięcy tak wysoko zajść. To wszystko stało się w roku 2020. Wtedy, w takim trudnym roku dla wszystkich, tobie udało się osiągnąć największy sukces. Ja postanowiłem, że w 100% zaangażuję się w wysiłki, żeby dojść do sierpnia 2021 roku do zespołu prezydenckiego. O, witamy, witamy. Pamiętam, kiedy grałeś jeszcze w piłkę w Austrii, byłeś znanym nazwiskiem w świecie sportowym i nie tylko. Czy widzisz jakieś podobieństwa między sportem zawodowym i naszą pracą? Najważniejsze w życiu jest nigdy się nie poddawać i zawsze myśleć pozytywnie. W naszej branży góry i doliny są naturalne i podobnie jest w świecie sportu. I ważne jest również, żeby pozostawić na tej planecie po sobie jakieś pozytywne odciski stóp, prawda? Tak. My, ludzie, gościmy tutaj na tej ziemi tylko przez krótki czas, więc musimy uważać na to, co robimy ze swoim czasem, ze swoim życiem. Właśnie dlatego tak się zakochałem w tej fundacji Greenfinity. Dziękuję za jej zorganizowanie. Dziękuję. Wiem, że wspierasz drużyny sportowe i wszyscy sportowcy dbają o środowisko. Jest to kwestia im bliska i droga. I my również tego rodzaju wysiłki realizujemy. Nie zawsze jest to łatwe. Robimy to już od roku 2011, ponieważ dzięki mocy naszej społeczności możemy zrobić znacznie więcej dobrych rzeczy na temat fundacji na rzecz ochrony środowiska. Teraz krótki film, który pozwoli wam nabrać lepszego wyobrażenia o tym, czym się zajmujemy. Wspólnie dbamy o nasz świat i o naszą przyszłość. Założona w 2011, 90 projektów w wielu krajach, około 16 tysięcy osób skorzystało z 320 studni wybudowanych tam, gdzie dostęp do wody jest najbardziej potrzebny. Prawie 2 tysiące wolontariuszy na całym świecie. Przyszłość naszej planety jest w naszych rękach. Nam na tym zależy. To prawdziwa inspiracja. Cieszę się, że dzięki tej fundacji możemy tyle dobrego zrobić dla świata. Więc im wyższy poziom twojej kariery, tym więcej możesz zrobić dla środowiska. Tomasz, powiedz nam, jaki jest twój plan. Chcę dotrzeć do poziomu ósmego. To wspaniale.
To naprawdę wspaniały plan. I w ten sposób trafiamy do kogoś, komu udało się ten poziom już osiągnąć. Jesteś najmłodszą kobietą, której udało się ten poziom prezydencki osiągnąć. Teresa Berger, dziękuję. Dziękuję bardzo za to zaproszenie. Teresa, jaki jest sekret tego sukcesu? Mój sekret brzmi tak, że jestem przyzwyczajona do ciężkiej pracy, więc wychowałam się w rodzinie, w której się nie przelewało specjalnie. Zawsze pracowałam na kilka etatów. Wkrótce zostałam instruktorką fitnessu i tutaj też pracowałam ciężko, ale w fitnessie nie ma specjalnych dochodów, więc zaczęłam pracować w lutym 17 roku w Lajkonecie. I po 6 miesiącach przestałam pracować w fitnessie i na pełen etat zabrałam się za pracę w Lajkonecie. Marion, naprawdę wielkie, wielkie dzięki. To była najlepsza decyzja, jaką podjęłam w życiu. To jest niesamowite, ponieważ powiedziałaś, że zaczęłaś tę pracę w 17 roku. Tak, co od tego czasu się wydarzyło? Dzięki pomocy swojego wspaniałego zespołu udało mi się dotrzeć na poziom 6 w ciągu roku i po kolejnych paru miesiącach na 8 i przeskoczyłam poziom 7. To było niesamowite. Miałam 20 lat, kiedy zaczęłam pracować w tym biznesie w roku 19. Doszłam do poziomu 8 w wieku 22 lat. Pewnie wielu z naszych widzów zastanawia się, czy stać ich na to samo. Jak byś określiła najważniejsze cechy profesjonalnego lidera? To jest świetne pytanie. Moim zdaniem, tak jak powiedział Thomas, po pierwsze trzeba wierzyć w siebie, ponieważ sukces zawsze w przypadku kobiet szczególnie zaczyna się w twojej głowie. I po drugie, trzeba wykazywać się aktywnością codziennie. Codziennie trzeba pracować dla dobra swojego biznesu. I trzeci punkt. Trzeba nie postrzegać tego Lajkonetu jako ubocznego hobby, tylko jako pełnoetatową pracę. Więc jeżeli traktujesz jak hobby, to musisz inwestować w to hobby, a jeżeli pracujesz na pełen etat, to jest to działanie, które przysparza ci dochodów. Oczywiście sukces materialny to jedna rzecz, ale nie zapominać, gdzie się zaczynało i dawać od siebie jak najwięcej, to jest jeszcze ważniejsze. Tak, dawanie czegoś od siebie jest najważniejsze w tym wszystkim i wiem, że Teresa wspieracie wiele inicjatyw charytatywnych. Również jesteście aktywni w naszej fundacji na rzecz dziecka i rodziny. I ja uważam, że dla nas wielkie znaczenie ma to wszystko, co robi nasza fundacja na rzecz dziecka i rodziny. Poprawianie jakości życia tych dzieci, które nie mają często dostępu do tego, co my bierzemy za pewnik, na przykład oświaty na podstawowym poziomie. Ty miałaś pewnie 11 lat, kiedy zaczęła swoją działalność ta fundacja. Sama byłaś dzieckiem. Tak, to nie do wiary. W 2008 trafiłem po raz pierwszy do Afryki, do Tanzanii. Tam realizowaliśmy pierwsze przedsięwzięcie. Nie miałem bladego pojęcia, jak wygląda prawdziwa Afryka, jak wyglądają małe, biedne wioski. Teraz kilka zdjęć z działalności Fundacji na rzecz Dziecka i Rodziny. Nam na tym zależy. Oświata, możliwości, przyszłość, lepsze jutro. Założona w 2008. 14 szkół wybudowanych już na całym świecie. Ponad 100 kampanii Anioł na jeden dzień.
prawie 40 tysięcy dzieci skorzystało na tym. Oświata to droga do lepszego życia, bo jeżeli nie jesteś wykształcony, nie możesz być liderem. Dla mnie osobiście najważniejszą nagrodą jest nazwanie klasy, a być może nawet szkoły naszym imieniem. Tobie już ten zaszczyt przypadł w udziale. To jest niesamowite. To jest po prostu nie da się zapomnieć tego, kiedy dowiedziałam się, że szkoła zostanie nazwana moim imieniem. W tle widzimy fragment filmowy, jak wygląda to, kiedy wręczamy tę nagrodę na żywo, bo ty jako młoda dziewczyna będziesz, już masz swoją klasę nazwaną twoim imieniem, wkrótce całą szkołę. To jest na pewno wzruszające. Tak, dla mnie to była niezapomniana chwila, ponieważ siedziałam w ławce szkolnej kilka lat temu, a teraz jestem już w stanie zapewniać dostęp do oświaty innym dzieciom. To jest niesamowite. I wśród nas gościmy również gościa, który ma już gotową szkołę nazwaną jego imieniem. Gary, Jerry, jesteś na pewno dumny z tej szkoły. Tak, to była chwila, której nie zapomnę nigdy, kiedy nazwano tę szkołę imieniem mojego zespołu i moim, ale wiem, że to nigdy nie zostanie zmienione, że praktycznie udział w tej uroczystości otwarcia tej szkoły, również samego Nelsona Mandeli, kiedy jeszcze żył, to jest dla mnie najważniejsze i to był moment prawdziwie niezapomniany. Zwłaszcza dla ciebie, bo pracowałeś kiedyś jako nauczyciel, prawda? Tak, bardzo, bardzo dawno temu i nie wiem, czy byłem dobrym nauczycielem. Praktycznie byłem nauczycielem, który rozwiązywał problemy najtrudniejszych uczniów, ale nigdy sobie wtedy nie wyobrażałem, że będę mógł powiedzieć światu: tak, jestem współwłaścicielem szkoły, która została nazwana moim imieniem. Nauczyciele są bardzo, bardzo ważni, zwłaszcza w naszych szkołach, bo prowadzimy ich już 14, więc zatrudniamy ponad setkę nauczycieli. Chcemy zadbać, żeby edukacja naszych uczniów odbywała się na właściwym poziomie. Przygotowaliśmy również krótki film wspomnieniowy, jak wyglądało otwarcie szkoły nazwanej twoim imieniem. Szkoły w południowej Afryce, szkoły wybudowanej z udziałem Nelsona Mandeli i ta szkoła będzie nazwana imieniem Gary'ego Schumachera. To mnie najbardziej wzruszyło w życiu, kiedy dowiedziałem się, że będzie istniała na świecie szkoła mojego imienia. Dziękuję, dziękuję. Ta szkoła jest nazwana twoim imieniem. Dziękuję za twoje wsparcie. Tak, ale chcę coś dodać tutaj, Hubert. To była nasza druga wizyta w tej szkole. Nigdy nas nie zapomnieli od pierwszej naszej wizyty. I cały mój zespół południowoafrykański przejechał ponad 20 godzin samochodem, żeby się ze mną zobaczyć. I mieliśmy tam wszystkich w naszym zespole. Mieliśmy wśród nas hydraulików, murarzy,
zbrojarzy, wszystkich innych specjalistów, którzy brali udział w budowie tej szkoły. Dlatego chcę wam wszystkim jeszcze raz serdecznie podziękować, że dzięki waszej pracy ta szkoła stanęła. I to jest prawdziwe marzenie moje, które się spełniło dzięki wam. Mój poziom kariery to jest tylko powłoka, ale tak naprawdę wszyscy liderzy, ale zwłaszcza liderzy w wieku Terezy, którzy tyle pieniędzy przekazali na budowę tej szkoły. Pieniędzy, których jeszcze wtedy być może nie mieli, ale sprężyli się i je później zarobili. Dlatego dzięki wam wielkie za zaufanie i za wiarę w to, co trzeba. Taka fundacja jak nasza rzeczywiście zawsze potrzebuje wysokiej jakości liderów, takich jak ty. Dziękuję ci za to, co zrobiłeś i za to, co robisz. I oczywiście im większe masz sukcesy w firmie, tym więcej możesz od siebie dawać. Więc wróćmy teraz do biznesu. Ale chciałbym pozostać przy tym temacie jeszcze trochę. Mówiliśmy o zespołach i o wartości, jakie one tworzą. Zawsze, kiedy mówicie o swoich zespołach, wzruszacie się prawie i mówicie o olbrzymiej wdzięczności. Mario, szczerze mówiąc, i Tomasz, i Teresa powiedzieli, że oczywiście trzeba mówić całkowicie szczerze ze swoim zespołem. Trzeba wyjaśniać, dlaczego, ale nie tylko i nie tylko jak. I trzeba mówić prosto z serca. My nie zajmujemy się jakimiś mega wynalazkami. Zajmujemy się zakupami, które i tak każdy człowiek robi w życiu. I później tylko po podjęciu decyzji o przyłączeniu się do tej firmy trzeba podjąć decyzję, jak daleko się chce zajść. Czy jest więcej niż 8 poziomów? Ten miły pan, który siedzi obok mnie, właściciel, założyciel Hubert Heidel, powiedział mi, że jest 8 poziomów, kiedy zacząłem pracować w roku 2007. I ten pan na początku mi powiedział 8, a później położył przed nami kolejną kuszącą marchewkę. Nie wynajduj już więcej poziomów, bo on po 8 wynalazł kolejne 8. Nasz biznes zależy od codziennego spożycia, codziennej konsumpcji, więc dlatego możliwości rozwoju, możliwości zarobków są nieograniczone. Ale wspaniałe osiągnięcia zasługują na wspaniałe upominki, prawda? Pamiętasz? Kiedy otwieram garaż, to znajduję tam coś, co jest bliskie mojemu sercu. I to był właśnie upominek od was. Nie chcę tutaj wyjść na świra. Jestem zwykłym człowiekiem, ale nie mam problemów, żeby nazwać ten samochód moim baby. Więc jest sporo powodów, żeby trafić na poziom 8,1. Dostałeś piękny samochód, to jest prawda. Oczywiście, jeżeli dojdzie się na poziom 8,1, dostaje się samochód. I jak to wtedy wygląda? To możecie zobaczyć na filmie. Niesamowite, prawda? Tak, to prawda. Wszystkim widzom w domach pokażemy za kilka minut, jak szybko można dojść do takiej nagrody, ponieważ za chwilę przekażemy szczegóły nowego programu zachęt. Ja mogę tylko
powiedzieć dzięki z serca za waszą obecność, za podzielenie się historiami swojego życia. Teraz przekazuję głos Chrisowi. Ja dziękuję, jestem na stanowisku. Wszyscy wyglądacie fantastycznie, ale Gary, twoja marynarka się naprawdę wyróżnia. Bardzo modny człowiek z ciebie. Również nasze modelki są bardzo modnie ubrane w koszulki Lykonet. Oczywiście możecie je kupić w sklepie Benefit Store albo w Lykonet.com. Najwspanialsze jest to, że sami je produkujemy. I one również mogą stać się źródłem waszych korzyści. Oto, jak można jeszcze wykorzystać te możliwości. Laboratorium 360. 360 Tech Lab. Online sensation. Z pomysłów czynimy rzeczywistość. Laboratorium technologiczne 360. Wspaniałe, prawda? To tylko taki szybki rzut oka na to, jak wielkie są możliwości. Te koszulki są do kupienia w Lykonet.com albo w Benefit Store. I tak a propos. Jeżeli masz już taką koszulkę, to zrób sobie w niej zdjęcie i prześlij nam zdjęcie przez media społecznościowe. Teraz przekazuję głos Hubertowi Freidlowi. Jak zwykle jesteś we wspaniałym towarzystwie. Dzięki, Chris, dzięki. Teraz ostatnia nasza sesja z udziałem gości i z radością przedstawiam dyrektorów My World. Sandra Schwartz do współpracy z restauracjami, Sven Stumpf, dyrektor Marketplace, Sofia Casanella, kolejny dyrektor naszego departamentu i Gerhard Coleman. Te cztery osoby, te czworo gości od kilku miesięcy odpowiada za swoje departamenty, od pół roku, dobrze pamiętam? Tak. Więc uważam, że dlatego możemy powiedzieć, że te pół roku temu musieliśmy zupełnie zreorganizować naszą platformę, nasze procedury po to, żeby maksymalnie uprościć pracę z nami i pracę dla nas. I tym bardziej jestem wdzięczny za waszą współpracę w upraszczaniu tej platformy. Zacznijmy od ciebie, Sandra. Masz najlepszą pracę w całej firmie, ponieważ ty dbasz o zadowolenie gości. Dzięki cashback i shopping points. Obecnie cashback, wszyscy wiedzą, co to jest, ale co znaczą... Shopping points. Dzięki za bardzo miłe słowa, Hubert. My stworzyliśmy jedną platformę, która nazywa się myworld.com, gdzie można skorzystać w maksymalny sposób i w połączeniu z Marketplace możemy oferować tam miliony produktów również i przy połączeniu Cashback World i Marketplace na jednej platformie możemy teraz przekazać klientom największe korzyści wiążące się z zakupami. Podoba mi się to. Cashback to prosta sprawa, wszyscy wiedzą, na czym to polega, ale do jakich oszczędności mogą doprowadzić te
punkty. Można wykorzystać je do udziału w wydarzeniach promocyjnych, na przykład Sensation. Można je wykorzystać do kupienia na przykład kolacji w lokalnej restauracji albo dokonać rezerwacji na wakacje. I wspólnie ze Svenem pracujemy również nad tysiącami nowych produktów, które chcemy tam wprowadzić. Również w Travel World, tak? Tak, Travel World również. A za Shopping Points mamy tutaj w Benefit Lounge pokazujemy, jak działają stare punkty. Nasi klienci wykorzystują codziennie okazje, nowe deale i obliczamy średnie oszczędności za wykorzystane punkty w ciągu jednego dnia. Czyli teraz mamy co? 5,82 euro z wczoraj, tak? Czy to znaczy, że mam 100 punktów? Teraz mam w garści 500 euro. Tak, wyobraź sobie, co możesz zaoszczędzić po zgromadzeniu zaledwie kilku punktów. To jest niesamowite. Dzięki temu jesteśmy chyba najlepszym programem z serii Benefit Program na całej planecie. Ty, mój kolejny gościu, odpowiadasz za Marketplace. Teraz w czasie epidemii korony, pandemii, handel elektroniczny nabiera jeszcze większego znaczenia. Znaczenia nie tylko dla klientów, ale również dla placówek handlowych. Jak Marketplace może pomóc w podtrzymaniu kontaktów z klientami? Tak, oczywiście placówki handlowe mają większe możliwości podtrzymania kontaktów z klientami, mogą zbudować coś mocnego, wyjątkowego i łatwego w użyciu dla klientów. Najpierw mogą ustalić, na czym to polega i na czym polega zwiększona atrakcyjność tego systemu. I powiedz mi, gdzie jeszcze można podwoić ilość zarobionych punktów przy jednych zakupach? Nie ma czegoś takiego. Ja uważam, że nasz system jest unikalny, ponieważ ceni w równym stopniu wszystkich uczestników tego porozumienia. My zmieniliśmy technologię, scaliliśmy platformy. Czego mogą oczekiwać klienci, ludzie dokonujący zakupów? Pracujemy teraz pełną parą, żeby Marketplace było dostępne we wszystkich krajach, gdzie działa My World. I jesteśmy przekonani, że w ciągu kilku miesięcy umożliwimy placówkom handlowym zamieszczanie ich produktów na naszej stronie internetowej. Również dział obsługi klienta będzie śledził na bieżąco sytuację na naszych rynkach. Śledzimy również wszystkie innowacje i opracowujemy według najnowszych trendów rozwiązania na przyszłość. Może mógłbyś wyjaśnić, co to jest affiliate program, sprzymierzony program? To oznacza, że mamy setki partnerów online, które mogą korzystać na naszych programach. Tak, to oznacza, że wszystkie ich produkty również możemy przedstawiać na jednej platformie, na myworld.com. Ile takich produktów już tam znajdą na naszej platformie? 80 milionów, które będzie można zakupić do końca roku. To nie jest koniec, to zaledwie początek. To jest i super cool i jestem super dumny z tego. Wyjątkowość naszego programu benefitowego polega na tym, że nie jesteśmy tylko w przestrzeni online, ale również w przestrzeni rzeczywistej. I to połączenie jest bardzo wyjątkowe. Tak bardzo, że Sofia, teraz powiesz nam o tym, jak wygląda współpraca z głównymi
kontami, czyli główne wielkie konta. Te korporacje mają dla nas duże znaczenie, ponieważ dużo wnoszą do poziomu akceptacji tych kart, które przysparzają z kolei punktów cashback i Shopping Points Plus. I w ten sposób stwarzają szersze możliwości wykorzystania tych wyjątkowych, ekskluzywnych okazji i dealów. To jest niesamowite. Czy i vouchery były łatwym w zastosowaniu narzędziem? Jak się okazuje, tak, ale jaki następny krok planujecie? Może parę słów na temat tego, co to jest ten e-voucher. Jest to praktycznie cyfrowa karta podarunkowa, którą można zakupić i przez aplikację, i online, i można zapłacić za nią cashbackiem i punktami shoppingowymi i można ją uzyskać od razu do wykorzystania w placówce handlowej albo online, w zależności od tego, gdzie się dokonuje zakupów. Wiele planujemy na najbliższe miesiące. Ten e-voucher jest stosunkowo nowy, czy zupełnie w powijakach w niektórych krajach. I to pozwoli wam rozszerzyć wasze portfolio wkrótce, jak również w ogóle przewidujemy, że do końca marca e-vouchery będą stanowić znacznie ważniejszy element waszych portfeli. To naprawdę wspaniała perspektywa, ponieważ trafiało do nas mnóstwo pytań od klientów, dlatego że w niektórych krajach zaczynamy nad tym pracować, więc to, co mówisz, przekonuje mnie, że do końca marca w tych krajach nastąpią znaczne postępy. Tak. I te kluczowe, wielkie konta decydują o tym, że honorowane są tam nie tylko punkty, ale również to, co widać na aplikacji, ale kręgosłupem każdej gospodarki są średnie i małe firmy, prawda? I macie dla nich właściwe programy, Geradzie, prawda? Tak, my stwarzamy naszym klientom dokonywanie zakupów lokalnie i korzystać na tym w dużym stopniu. I to łączy naszych lokalnych zakupowiczów z placówkami handlowymi. I ty również zajmować się specjalnymi ofertami, które są udostępniane ludziom, którzy korzystają z tego systemu. No dobrze, dzięki tym specjalnym ofertom i cenom nasi klienci mogą zakupy robić po niższych cenach i bardziej korzystać na tych punktach. I my wyróżniamy się spośród grona innych platform, ponieważ nie trzeba opłacać niczego dodatkowo. Jest to tylko redukcja na koncie klienta. Jaki jest następny krok? Zwiększamy liczbę specjalnych ofert, specjalnych najlepszych deali, które będą dostępne klientom i o to ludziom chodzi. Tego oczekują, tego poszukują. Tego, czego widzowie nie wiedzą jeszcze, nie wiedzą tego, co się stanie w roku 2023. Nastąpi zupełny przełom. Dlatego zastanówcie się, co zaplanowaliście zrobić pod koniec 2023 roku. 300 tysięcy placówek handlowych. Tak, tyle będziemy mieli. A wasz cel, Sofia, do końca 2023 roku będziemy mieli doskonałe fundamenty gotowe, żeby nasi klienci mogli skorzystać w maksymalnym stopniu i zwiększymy sprzedaż i voucherów. To znaczy, że portfel związany z kartą i z aplikacją właściwie pozwoli rozwinąć się we wszystkich kierunkach, czyli
i vouchery, masz jakąś liczbę, która przychodzi ci na myśl? Powiedzmy, że jeżeli 1 miliard sprzedaliśmy dotychczas w najlepszym roku, chcemy potroić tę liczbę w roku 2023. Taki jest nasz cel. 3 miliardy, tak. To rzeczywiście imponujące. Sven, a wasz cel? My zwiększymy liczbę dostępnych produktów z 8 do 240 milionów. I to z nas uczyni największą platformę zakupową na całym świecie. 240 milionów produktów, czyli wszystko będzie można znaleźć na naszej platformie. I wreszcie wracamy do ciebie, Sandra. Co u ciebie się będzie działo? My chcemy rozszerzyć we wszystkich kierunkach możliwości rozwoju i możliwości zarabiania punktów przez naszych klientów. 50 milionów klientów. Chcemy... Tak, chcemy dojść do liczby 75 milionów klientów. Od 6 miesięcy zaledwie jesteście na swoich stanowiskach, a już tak wielkie osiągnięcia, tak ambitne plany. Dziękuję wam bardzo. Zbliżamy się do końca naszego programu i muszę powiedzieć, co nas czeka w przyszłości. Mówiliśmy wiele o istniejącej infrastrukturze, wiele na temat planów, na temat celów, które przyświecają nam w pracy nad naszą platformą. Jak widzicie, wszystkie te platformy są teraz scalane i trwa okres przejściowy. Do końca kwietnia powinniśmy mieć gotową jedną platformę, która będzie do waszej dyspozycji. Ale istnieje przyczyna, która każe mi mówić tyle o roku 2023, ponieważ będzie to rok naprawdę przełomowy, który zmieni wasze życie. Zrobimy olbrzymi krok do przodu i dlatego opracowaliśmy wspaniały program zachęt, zanim na ten temat pomówimy i jak to zrobimy. Chcemy zacząć od dzisiaj. Zapraszam najbardziej odpowiedzialnego człowieka w naszej firmie. Ponownie Mario Capone przed wami. Witam, Mario, ponownie. Witam cię. W ciągu ostatnich kilku miesięcy opracowaliśmy niesamowity nowy program, prawda? Tak, to jest prawda. Słowo daje, jest to największy i najbardziej ścinający z nóg program, robiący największe wrażenie, jakie można sobie wyobrazić. Jest ten program naprawdę pozwoli wam w największym stopniu wykorzystać możliwości. Jeżeli jesteście już doświadczonym marketerem i jak będziecie całkiem nowym, to pozwoli wam osiągnąć wielki potencjał, ponieważ MyWorld i Lyconet, jak zaczęły ze sobą współpracować, to uświadomiliśmy sobie szybko, że chcemy zwiększyć liczbę klientów, placówek handlowych i sprzedaży. I dzięki wspólnej mocy opracowaliśmy plan na 30 najbliższych miesięcy, plan powiększania wartości. I istnieje jedna przyczyna, która o tym decyduje. Oto ona. Coś wielkiego się już rozpoczęło. Pojawia się na rynku wielki gracz i ty jako marketer możesz wziąć w tym udział. Jest do dyspozycji firma, która już z powodzeniem działa w ponad 50 krajach całego świata. Setki tysięcy placówek handlowych, miliony zadowolonych klientów. MyWorld International stanie się wkrótce miliardową firmą, której akcje będą dostępne na publicznym rynku akcji. Przed nami kilka faz przygotowań i rozwoju, które do tego punktu mają doprowadzić. Jesteśmy teraz w fazie
przygotowań. W roku 2023 rozpoczniemy publiczne sprzedawanie akcji i rozpocznie się wtedy również faza ekspansji. Każda z tych faz zwiększa wartość tej firmy i na tym wy skorzystacie najbardziej. Chodzi o maksymalne zwiększenie liczby klientów i sprzedaży. Dzięki temu Lyconet otrzyma 25% tych akcji. Jak to się stanie? Dzięki programowi My World Share Program te akcje będą mogły stać się własnością marketerów gromadzących My World Share Shopping Points. Po prostu zwiększacie swoją sprzedaż, wykorzystując jak najwięcej benefit vouchers, zamawiając je przez internet i gromadzicie największą ilość MSP. I później te zgromadzone punkty mogą zostać przekształcone na akcje tej firmy. I największą sensacją jest to, że 50% tych akcji będzie do waszej osobistej dyspozycji. 50% znajdzie się w nowo opracowanej chmurze i będzie do dyspozycji organizacji jako całości. Im więcej punktów zgromadzicie, tym większe będziecie mieli zyski, tym więcej akcji stanie się waszym udziałem. Witam was w programie My World Share Program. Program akcji My World. Nikt tego poprzednio jeszcze nie zrobił. Mówimy tutaj praktycznie o dzieleniu się firmą, nie tylko sukcesem firmy, ale samą firmą. Mówimy 25% trafi do Lyconetu. Jest to dla was i od was zależy, na ile tę możliwość wykorzystacie. Jest to bardzo prosta sprawa. Tak, oczywiście, bo wzięcie udziału w tym programie uzyskiwania akcji jest proste. Jedyne, co musisz zrobić, to zwiększyć wielkość swoich obrotów i zgromadzić maksymalną ilość punktów. Wszystkie nasze działania zwiększą wartość tej firmy i doprowadzą do większej wartości akcji, więc nie ma na co czekać. Jest to super proste. Po pierwsze, uzyskacie punkty już ze wszystkich wcześniej złożonych zamówień. Jeżeli podłączysz się od razu po naszym programie, zobaczysz nasze przesłanie filmowe, gdzie można szersze informacje uzyskać na temat punktów, które staną się waszym udziałem, niezależnie od tego, czy zamówienie złożyliście w roku 2023, czy wczoraj. Otrzymacie te punkty za darmo. I teraz wykorzystajcie w maksymalnym stopniu miesiąc luty, ponieważ tu nastąpi potrojenie tych punktów. Jest to jedyny miesiąc, kiedy za każdy jeden punkt będzie można uzyskać 3. I przygotowaliśmy wszystkie te fragmenty filmowe, które będą dostępne na lyconet.com. Nie przegapcie tej niesamowitej okazji. Teraz czas przekazać głos ponownie Chrisowi. Chris, witaj. Co myślisz na temat tego programu? Co mam mówić? Uważam, że zrobiliście to, co obiecaliście, że macie rzeczywiście wiadomości na coś wspaniałego, co nigdy nie miało wcześniej miejsca na świecie. Musicie mi powiedzieć, jak mogę się załapać na te akcje. A teraz zapytamy znawcę Erika, co on na ten program. Drodzy panowie, ja pracuję w tej branży od wielu, wielu lat i uważam, że to, co oferujecie członkom swojej organizacji, żeby bezpośrednio korzystać nie tylko z sukcesów organizacji, ale również zarabiać akcje samej firmy, bo przewidujecie, że jej
akcje tej firmy będą sprzedawane publicznie, to jest coś niesamowitego. Ja myślę, że widzowie uświadamiają sobie, że przed nimi teraz okazja na maksymalne zaangażowanie, ponieważ to zaangażowanie nigdy nie będzie wyżej premiowane niż jest teraz. Ci, którzy wkroczą do akcji za rok, za dwa, za trzy, również będą premiowani bardzo wysoko, ale nie tak jak teraz. Więc ci, którzy nas oglądacie, bardzo proszę, nie zastanawiajcie się długo, bo jeżeli nie zrobicie nic, to założę się, że będziecie się kopać z żalu po kostkach i zagryzać wargi, że nie wykorzystaliście tej okazji. To jest rzeczywiście wspaniałe. Super, że tyle ciepłych słów miał na ten temat do powiedzenia Eric. Pamiętajcie, że wszystko, co widzieliście przed chwilą, zostało nagrane i za kilka godzin będą te materiały dostępne do końca marca. Jeżeli coś przegapiliście, czegoś nie dosłyszeliście, czegoś nie zrozumieliście, obejrzyjcie te fragmenty filmowe ponownie, dzielcie się tymi wiadomościami z wszystkimi i również znajdziecie tam do swojej dyspozycji fragmenty filmowe, które zawierają wyjaśnienia tego rodzaju koncepcji. Jeżeli wam się podobało to, co pokazaliśmy, to zapowiadamy już kolejną wspaniałą online sensation na 24 dzień kwietnia. Zapytajmy Erika. Eric, przyłączysz się do nas? Będziesz mieć czas? Absolutnie, panowie. I powtarzam, cała przyjemność po mojej stronie. Życzę wszystkim wspaniałego dnia, jeszcze lepszego całego roku. Dobrze, no więc teraz podkreślamy, przed wami okazja, żeby rozpocząć coś, co zmieni wasze życie. Jeszcze raz dziękuję wspaniałym mówcom, wspaniałym gościom, wspaniałym pracownikom firmy i wam, moi dwaj panowie. Chris, dzięki, że znalazłeś dla nas czas. To naprawdę zaszczyt gościć cię wśród nas. I ja również chcę powiedzieć, że było to dla mnie wielkim zaszczytem. A widzom w domach mówię, wykorzystajcie tę możliwość. Tysiące ludzi będzie się teraz podłączać do naszej platformy. Może pojawią się jakieś korki w internecie. Nie denerwujcie się, nie zniechęcajcie się. Oferta pozostaje ważna. My World SharePoints będą do waszej dyspozycji. Nie przegapcie lutego, bo w lutym wasze punkty się potroją. Wszystkiego najlepszego wam, waszym rodzinom. Do zobaczenia wkrótce. Bye bye. Bye bye.